Drodzy małżonkowie, drodzy narzeczeni, drodzy rodzice, w tym roku przypada 20. rocznica powstania listu do rodzin Jana Pawła II. Ogłosił go w roku rodziny, w Międzynarodowym Roku Rodziny. Ten rok 2014 też w sposób szczególny jest przeznaczony dla małżeństw i rodzin, a tak ustanowił papież Franciszek, zwołując chociażby synod nadzwyczajny w październiku tego roku. W związku z tym chcemy w Duszpasterstwie Rodzin naszej diecezji zorganizować sympozjum poświęcone temu dokumentowi. 15 listopada organizujemy sympozjum, w którym udział wezmą dr Wanda Pułtawska, przyjaciółka Jana Pawła II i świadek jego świętości, ale też profesor Bogdan Hazan, myślę, lekarz, ginekolog, położnik, neonatolog, wszystkim dobrze znany z dyskusji w telewizji o wolności sumienia, o klauzuli sumienia lekarza. Człowiek, który został zwolniony z funkcji dyrektora Szpitala Świętej Rodziny z odmowy dokonania aborcji. Będą ci ludzie, jak i biskup Stefanek, mówić przede wszystkim o dokumencie, który napisał papież, ale poruszymy też problem wychowania dziecka, bo papież w tym dokumencie sporo miejsca poświęcił dobremu wychowaniu dziecka. Biskup Stefanek powie o synodzie, który też odbył się ostatnio, o tym, co się wokół niego działo. Dr Wanda Pułtawska powie o wychowaniu dzieci w nauczaniu Jana Pawła II, jak to bardzo ważne, dobrze wychować dziecko, aby było mądre i sobie w życiu potrafiło poradzić. Natomiast dr Hazan powie o prawie do życia bez kompromisu. Na to spotkanie wstęp jest wolny. Odbędzie się, jak mówiłem, 15 listopada. Rozpoczynamy mszą świętą w Katedrze Łomżyńskiej o godzinie 9. Natomiast druga część w Centrum Kultury o 10.10. Po kolei wykłady, przerwa na kawę i ciastko, a później sztuka To Kto? Wystawiona przez Teatr Tadam dla wszystkich uczestników. Ta część odbywać się będzie w auli w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, ulica Sadowa 12. Bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych tą tematyką na spotkanie zapraszam.